Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fish. Dzisiaj jesteśmy na łowcy, bo jak sami możecie zauważyć po moim opisie, ostatnio przebierałem się na 349 poziomie i podczas gdy miałem 13 aurę w toalecie, obecnie tą aurę mam 15, dokładnie dzisiaj, czyli do niedzieli, być może wy to zobaczycie w poniedziałek, bo nie wiem czy będę miał czas dzisiaj wrzucić, ale dzisiaj właśnie do niedzieli czekałem, bo ta aura mi wleciała na 15. Oprócz tego no tych leveli troszkę siadło, więc te itemki będą dawały jakieś tam fajne statystyki. Broń mam w miarę świeżą, bo mi wypadła ze zbrojowni jakoś tam ostatnio, kilka dni temu, ale też rozrzutu nie ma fajnego, może dzisiaj coś lepszego znajdziemy, to się zobaczy. No i co na wstępie? Tak naprawdę będę chciał znaleźć itemki i żeby mieć i punkty życia i tutaj te bonusy dawki w jednym, żeby nie musieć się z tym bawić i tego zmieniać, plus tutaj mi widzicie cztery sloty zajmują tylko po to, żeby mieć właśnie te itemki do awki, także spróbujemy to sobie ogarnąć, bo no sami widzicie, że tych miejsc za wiele nie mam. Na wstępie chciałbym chyba dobić 363 level, może z tornada jakoś to siądzie, no bo zawsze to wiecie, jeden level więcej, zawsze to może coś tam się uda, więcej podziałać i te itemki po prostu będą mocniejsze. No z tego tornada mi to powinno mi to paść, także zobaczymy jak to wyjdzie. Tam widzieliście, że jakiś epik mi w ogóle poleciał, co ciekawe, ulepszona jakość przedmiotu i zobaczcie, za 20 milionów, czyli my go sobie sprzedamy, ale dobrze, że jest ulepszona jakość przedmiotu, bo teraz mi się standardowo przypomniało, że nie znalazłem dla was ulepszonej jakości przedmiotu przed odcinkiem, więc będę musiał to zrobić jakoś teraz na szybko. Premia do złota, no dobra. Dobra, tu poszukamy, mam nadzieję, że jakoś w miarę to znajdziemy. To już jest standard chyba na tych moich przebieraniach, że ja rzadko kiedy pamiętam, żeby tą ulepszoną jakość przedmiotu sobie przed odcinkiem skombinować. Dobrze, że te buciki mi wypadły, to zawsze tam jest spoko i jest ulepszona jakość przedmiotu. Dobra, damy to sobie tak, żeby było obok siebie i lecimy do tego tornadka. Spróbujemy to tornadko, no mówię, przepchnąć, żeby ten level wbić. Tutaj jakoś do, z tego co ja patrzyłem, to w ogóle przeciwnicy tacy mocniejsi to się zaczynają chyba tam na około 700 tornadzie, coś w tym stylu, no ale raczej tyle dzisiaj nie uda nam się dojechać, powiedzmy do takiej dalekiej, do takiego dalekiego tornada po prostu, poziomu tornada. Ale mówię, no ten level chciałbym wbić, zobaczymy czy się to uda. Tutaj już niestety drugi wojs rzędu, więc z nim też się troszkę pomęczymy. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli on by nie chciał tu paść, powiedzmy za te 35 grzybków, to jeszcze może sobie przejdę, bo jeszcze widziałem, że tam szkołę magii mam jedną do tyłu względem Sona i bodajże nordyckich bogów, coś w tym stylu, więc może tam spróbujemy ten level docisnąć, chociaż on to chyba zrobił już po przebraniu, natomiast my się jeszcze nie przebieraliśmy, więc może być ciężej, ale widzicie, że to tornado wcale nie chce paść. Poczekajcie, co ja tutaj mamy chyba tego samego, tą szkołę magii bodajże. No spróbujmy ją machnąć, bo tutaj jednak tam mu parę razy dosyć bliska próba została na początku. No to jest mag, więc jakieś soczyste krytyczki z dużego rozrzutu i on powinien paść. Który on ma level? 377, no 300 milionów nam nie da, ale mi się wydaje, że level nam już powinien dać. Także zobaczymy, no popróbujmy go tu, może siądzie, może się uda tego Lucjusza machnąć. Ostatnio go próbowaliśmy, ale pamiętacie, że tam nie szło, bo jednak nie dało się go przepchnąć. No a teraz troszkę te próby wyglądają bardziej tak, powiedzmy, obiecująco. No ale sami widzicie, że mimo wszystko on nam tutaj nie chce paść. Dobra, no jeszcze powiedzmy z 25 grzybów od 2600 i jeżeli nie, no to jeszcze spróbuję na tych nordyckich bogach tam wycisnąć. No a jak nie, no to wrócimy chyba do tego tornada i na tym tornadzie spróbujemy, no nie? Tylko, że właśnie nie wiem, zobaczcie, kurde, no jeden przeciwnik dosłownie nas dzieli od tego poziomu, także fajnie by było sobie to machnąć, no zawsze to jakoś tam troszkę więcej statystyk z tych itemków. Tutaj jeszcze Esteros w ogóle Son też machnął, ma teraz 17, my ostatnio nie mogliśmy, no ale mówię, po przebraniu jest duża szansa na to, że po prostu nam się uda. Zobaczcie, że ten Ymir, już tutaj znowu dwie bliskie próby na samym starcie, więc może i z nim by była szansa po prostu go pokonać. No są, to jest zwiadowca, więc on tam ma uniki, także powiedzmy u niego to nie jest tak duże RNG, ale dobra, udało się, siadł i 363 level, także gitara. Mogłem go w sumie tutaj od razu ładować, no ale trudno, i znowu za 10 milionów to dajemy od razu do kociołka, niech będzie. I okej, ubieramy ulepszoną jakość przedmiotu
i sobie szukamy itemków. 2500 grzybów, nie wiem czy od razu, nie wiem, zobaczcie, plus 30, to już wcale nie jest ta broń taka świeża, jak myślałem, że będzie. Tylko, że no bardzo słaby rozrzucik, a jak to tu wygląda u niego? Plus 47, no to jemu możemy w sumie podmienić, niech ma. Także już ta Kunegunda będzie z głowy. No rozrzut nie jest wybitny, dlatego dla siebie tego nie chcę, ale jej jak najbardziej możemy to dać. Tu pancerza tracimy bardzo dużo, minus 3000 prawie. A jak to wygląda u niego? No też tego pancerza traci sporo, także chyba nas nie interesuje ten przedmiocik, lecimy dalej. No nie wiem, czy wam się podobają odcinki z przebierania, czy też nie. Ostatnio troszkę spamuję tym shakesem, bo znowu się dzieje dosyć sporo. Jeszcze chyba się z Paladyna pojawi odcinek tam jakoś na tygodniu, może nie od razu. Nie wiem, kiedy ten wleci, czy ten wleci w niedzielę, czy w poniedziałek. W każdym razie tam za jeden dzień, może za dwa od momentu wrzucenia tego odcinka pojawi się Paladyn, no i później już będzie przerwa od tych shakesów, więc kto tam nie obejrzy wszystkiego, czy kto tam nie ma czasu i tak dalej, teraz zresztą jest lato, ciepło, to też ludzie tak nie oglądają tych filmów, bo po prostu gdzieś tam wychodzą i tak dalej, więc generalnie będziecie mieli tam, ja sobie zrobię powiedzmy parę dni przerwy, a wy będziecie mieli czas, żeby nadrobić. I to jest bardzo fajna broń, z bardzo fajnym rozrzutem. Runka taka sobie, ale to ją zaraz zamienimy, bo tą runkę to akurat już mam na 100% świeżą. Więc dobra, wydaje mi się, że ją od razu tutaj dodaj miejsce na klejnot. Cyk, tutaj sobie, a jeszcze musimy, już bym zrobił błąd. Już bym tutaj odzyskał klejnot, a najpierw musimy zmienić runkę. I dopiero możemy ten klejnocik sobie odzyskać, cyk, dobra, broń już mamy, hełm mamy. Hełm, powiem wam tak prawdę mówiąc, że mogę już podmienić, bo PD i tak 5% będę chciał sobie zrobić w którymś itemku. Także zawsze to wiecie, nie będę musiał dawać grzybów na zmianę runy po prostu. Także dobra, to możemy już odzyskać w ten sposób i lecimy dalej. No na razie tylko dwa itemy tu na wszystkie cechy, od zimna 33, więc tak jak my mamy. Tutaj znowu na wszystkie cechy, więc nas nie interesuje za bardzo. Mamy buciki, tracimy na nich. Aha, bo te buty są nowe, które my mamy. Tylko że my je będziemy chcieli dać do kociołka, bo zawsze to jest 20 milionów. Więc dobra, buty myślę, że możemy wziąć takie, niech będą po prostu. Zobaczymy jak dalej. Co mi jeszcze jest potrzebne? Klata, rękawice i pasek. I tutaj jest z głowy. Ostatnio to co wam mówiłem z tym barbarem, że dałem mu tutaj itemki na zręczność zamiast na siłę, no to tak, pierścionek mi wypadł na siłę na szczęście po kiblu, więc pierścionek mamy z głowy, jedynie co to ten tego naszyjnika dobrze by było mu znaleźć i właśnie dać na siłkę, także będziemy też starać się o to. No tutaj znowu 1000 pancerza tracimy, więc całkiem sporo. No ja jednak jeżeli chodzi o pancerz, to wolałbym przynajmniej na zero wychodzić, chociaż on ma fajną runę, 27% złota, ale dobra, będziemy szukać dalej, postaramy się, żeby to jakoś inaczej wyszło. I tutaj mamy łuk, który możemy wrzucić do kibla i dokładnie, mamy broń dla wojownika, plus 44, więc też bardzo dużo. Poczekajcie, a jak tutaj z runą? 36% od zimna, to jest dużo, to my sobie to zamienimy ze swoją. Zobaczcie, nawet nie byłem świadom, że mogę o wiele większą, znaczy o wiele, no 3%, ale zawsze coś, o wiele większą runę sobie znaleźć. Tutaj cyk, tutaj odzysk, cyk. No i dobra, i ten też ma niezłą, bo ma 33%, ok, czyli jeszcze jeżeli broń, to ewentualnie dla maga musimy poszukać i będzie w porządku. No i mówię, jeszcze te trzy itemki, tu na wszystkie cechy niestety, jeszcze te trzy itemki dla nas i będziemy mogli do gabinetu sobie wejść. Znowu na wszystkie cechy. Mamy jakiś hełmik, ale hełmik to my już mamy. Mamy klatę, 3000 pancerza znowu tracimy. Kurde, to my mamy tak dużo tego pancerza? Czy to po prostu tak słabo wychodzi, po prostu taki słaby roll? No nie będziemy brać, nie będziemy. No tego pancerza, no tak jakbym z 500 tracił, no to jeszcze bym wziął, ale 3000 to jest jednak mimo wszystko bardzo dużo. Tutaj 1700, punkty życia 7%. No nie bardzo, nie bardzo, nie chcę tego za bardzo sobie tutaj podmieniać. Jemu możemy podmienić, bo jemu to tam dało chyba 24, a nie musimy runy zamieniać, więc jest dobrze. Podmienimy mu w ten sposób i okej, lecimy dalej. Już tutaj 500 grzybów mi poszło. No nie wiem, czy dzisiaj będą lochy. Najwyżej się tylko i wyłącznie przebierzemy bez lochów, a lochy tam jakoś sobie, powiedzmy, za tydzień, za dwa spróbujemy machnąć. Buciki to ja już mam, więc mnie nie interesują.
Bo tutaj sporo idzie na to przebranie, z tego co widzę. Znowu tracimy 500 pancerza, ale tu już jest 23 plus, no i tylko 500 pancerza, więc jak najbardziej to sobie możemy podmienić. Odzysk klejnotu, tu jest łączna odporność, ale mówię, no na razie nas te łączne odporności nie interesują, więc dobra, lecimy dalej. Rękawice są, czyli jeszcze klata i pasek i jesteśmy w domu. No i jeszcze jedna broń, ale to też nie ma takiego musu, powiedzmy, żeby temu magowi zmieniać. Ewentualnie mu damy jakąś na wszystkie cechy. Poczekajcie, co on tu ma? No nie wiem, 33% runę ma niezłą, tylko zapewne mu tam średnich trochę by dała nowa broń, no ale zobaczymy, jeżeli jakaś wypadnie i jeżeli będzie na 3 cechy, to jak najbardziej. Dobra, mamy klatę i znowu 3000 pancerza tracimy, więc nas to nie robi. Próbujemy dalej. No klata i pasek zaledwie nam zostały. Jest pasek, minus 2300, no co jest z tymi itemami, że mi takie słabe drobią? A jak tutaj u niego to wygląda? Plus 25 i jeszcze dostaje więcej. Dobra, no to możemy podmienić. Dostaje więcej pancerza w sensie. Nie mam pojęcia, czy ja po prostu mam tak mocne itemy, czy o co chodzi. No tu plus 110 pancerza, więc nieźle, ale nas to zbytnio nie robi, już nie będziemy tych butów wyciągać. Jak to u niego wygląda? Plus 13 zaledwie, no to też nie będziemy się w to bawić. Szukamy dalej, jest klata, plus 266 pancerza i plus 27 statystyki, więc bardzo fajna, od razu ją możemy sobie tutaj podmienić. Runka też nie jest jakaś wybitna w tej mojej, więc nas nie interesuje, lecimy w ten sposób. Dobra, cyk, no i co, no jeszcze ten pasek nam został i ewentualnie jeszcze, i jest pasek, minus 1700 pancerza, no znowu ta runka fajna. Dobra, wiecie co, podmienię to, już się nie będę napinał, niech będzie, trudno, te 1700 pancerza mi tam jakoś dużej różnicy nie zrobi. Tutaj jak widzicie jest 6% punktów życia, jak my tu w ogóle stoimy, w butach mamy 5, w pierścionku nic, tu mamy 6 i czy my jeszcze gdzieś mamy, żeby nam wyszło 15, czy ja to muszę podmieniać? No nie, muszę podmieniać, bo... To poczekajcie, ja to sobie po prostu podmienię na przykład na tutaj na ten... Chociaż nie, na szyjnik to my jeszcze będziemy zmieniać. No to na klatę na przykład, klata ma słabą akurat runkę. No to sobie na klatę podmienimy, gdzie to jest, tutaj cyk, dobra. I to sobie zrobimy, odzysk klejnotu, pyk, wsadzamy, no i dobra, jest gitara tak naprawdę, jeżeli chodzi o zbrojownię. Jeszcze może poszukamy jednej broni, ale to się zobaczy, powiedzmy. Na ten moment jeszcze chcemy sobie przejść tutaj do gabinetu magii, tam był na wszystkie cechy, więc nas nie interesuje. I chcemy sobie z tego gabinetu wyciągnąć jeszcze też 3 itemki, między innymi właśnie tutaj pierścionek, naszyjnik i talizman. No i może ten naszyjnik jeszcze dla tego wojownika spróbujemy tam jakoś urwać, ale zobaczymy jak to wyjdzie. No na razie nic tu nie dropi. I jest papier toaletowy, plus 27, jak najbardziej, tylko musimy runki zamienić. Cyk, w ten sposób, tutaj zrobimy odzysk klejnotu, pyk, no i dobra, czyli jeszcze 2 itemy nas interesują. Ciągle mamy 50% pancerza, więc jest dobrze. Pierścionek. No i ten pierścionek to musimy podmienić, ale później, jak już tą ulepszoną jakość nam nie będzie potrzebna. Czyli generalnie dobrze by było coś sprzedać. No to sprzedamy coś, co nam daje 5% PD, bo i tak już taki itemek mamy. Tak, byleby to jedno miejsce sobie zrobić, nie? Później będziemy tam ewentualnie kombinować dalej. No niestety znowu są klepsydry. Jest naszyjnik. Naszyjnik jest jak najbardziej spoko, od razu możemy podmienić. Runka nas nie interesuje. Odzysk klejnotu, cyk, dobra. No i co, no i jeszcze byśmy poszukali tego jednego naszyjnika, żeby nam wyleciał na siłkę, żeby ten wojownik już tam był, można powiedzieć, zrobiony na 100%. Jest naszyjnik, no ale niestety na wszystkie cechy. Poszukamy go sobie, są te, a zobaczmy jak to w ogóle wygląda, chociaż tu musimy pamiętać, że to musi przez kibel przejść, ale niedużo to zmienia, więc nie ma sensu. No znowu to niestety, w sumie możemy temu zobaczyć, bo to jest na zręczność, o zobaczcie, i bardzo dużo mu daje. Co tu jest na runa, odporność na błyskawice, no to akurat nie interesująca nas, robimy w ten sposób i dobra, lecimy dalej. Podajcie jakiś naszyjnik. Dajcie, żeby on wyleciał na siłkę i będziemy w domu. No to jest niestety pierścionek, a nie naszyjnik. Kurde, te klepsydry tak irytują w tym gabinecie magii, że to co chwilę się pokazuje i trzeba czekać. Czy to jest fajne dla osób, które te klepsydry kupują?
bo wiecie, nie przeskipują przypadkiem 10 klepsydr, no bo to jest jednak sporo. No ale sami wiecie, jak to irytuje podczas szukania itemków. No jest naszyjnik, ale na wszystkie cechy niestety. To jest w ogóle naszyjnik z tego Tornada 500+. Dobra, no tutaj nic. Tutaj też nic. No zobaczymy jak to pójdzie. Da jakiś naszyjniczek ładny na 3 cechy. No w tym gabinecie akurat dosyć szybko się znajduje itemki. Widzicie, że tutaj coraz praktycznie itemek to są, to jest coś na 3 cechy. No i tu tylko 3 musimy znaleźć, nie? Bo tu jest tylko trinket, talizman i... Nie, dobrze mówię, trinket, naszyjnik i pierścionek, więc no mówię, to są tylko 3 itemy i dosyć szybko to idzie. Ale zobaczcie, że tu akurat już wszystko dostaliśmy, co nam by było potrzebne ewentualnie, oprócz tego naszego nieszczęsnego naszyjniczka dla wojownika. No to jest właśnie, za głupotę się płaci. Dałem mu przypadkiem na zręczność. Kibel mi niestety oddał też na zręczność, zresztą to było na poprzednim odcinku z łowcy. No i niestety za to się płaci. Dobra, mamy premia do złota 27%. Mamy tutaj... poczekajcie, co my tu mamy? No dobra, wrzucamy. I na co jest? I też jest na zręczność niestety. No to niefortunnie, czyli szukamy dalej. Tak to niestety bywa. Już drugi raz nam naszyjnik jakikolwiek wrzuciłem do kibla, to mi wyleciał na zręczność niestety. No ale cóż, tu na 3 cechy talizman. Lecimy dalej. Klepsydry znowu. No niedobrze, niedobrze. Nie wiem, chyba nie będę próbował tornada dzisiaj pchać, bo to jest jednak mimo wszystko bez sensu, tak mi się wydaje. Bo po prostu tych itemków, no widzicie, że ja mam pełny plecak, tu są same itemki drogie, więc po prostu mi szkoda. Szkoda mi ich sprzedawać tak bez wiedźmy, a wiedźma ostatnio standardowo nie chce w ogóle nic, co mi jest potrzebne. Inteligencja niestety, ale plus 103, no to dobra, to jest akurat przyjemna sprawa. Także po prostu może spróbujemy tamtą szkołę pchnąć, może spróbujemy sobie coś tam innego podziałać. Jeszcze na tym odcinku jest już 17 minuta. No niestety, drugi naszyjnik i znowu nie ten, który byśmy chcieli. Dobra, jest kolejny, okej, okay, może teraz do 3 razy sztuka, może wyleci na siłkę. I jest na siłkę, dobra, super. Cyk, dodaj miejsce na klejnot. Poczekajcie, co on tu w ogóle ma? Łączna odporność, to też nas tam bardzo, bardzo nas nie boli. Odzysk klejnotu, cyk. Dajemy mu, no i dobra, jest git, tylko teraz co? No temu magowi ta broń by się przydała. Poszukajmy jakiejś broni, tutaj może tak powiedzmy troszkę. No jest jakiś pasek, o zobaczcie, pasek plus 1500 pancerza, no to chyba jednak go bierzemy. Zamień runy, bo akurat ten pasek pamiętamy, że zabierał mi tego pancerza sporo. Także jak najbardziej możemy mu tutaj podmienić, oj nie tak. W ten sposób. No i dobra, jeżeli chodzi o nas, no to jesteśmy przebrani. Jeszcze musimy tutaj ten pierścionek sobie podmienić i te buty ewentualnie. I tyle, to są te buty, dobra, te damy do wiedźmy później, ale dobra, no jeszcze tą broń spróbujemy znaleźć, może nawet na wszystkie cechy, jeżeli by nam wypadła z kibla dla maga, to przy okazji sobie porównamy, ile tam średnich mu daje, ewentualnie podmienimy właśnie na wszystkie cechy. No bo nie ma co, jakoś mi drogo wyszło to przebieranie, nie wiem czemu. Jakoś tutaj wcale tak nie było, powiedzmy szybkie i takie przyjemne, tylko jednak tu trochę straciłem. Dobra, no jeszcze delikatnie, mamy jakiś hełmik, do 500 powiedzmy, do 500 i więcej tu nie będziemy marnować. No fajnie jakby jakaś broń wyleciała, w sumie mogłem tamte na wszystkie cechy brać, no to jest właśnie mój błąd, ale tak się napaliłem, że może mimo wszystko mi wyleci taka na 3 cechy i od razu dla maga. Ale dobra, zobaczymy jeszcze. Troszkę tych broni mimo wszystko leciało, jakby nie patrzeć. No grunt, że my jesteśmy przebrani, to jest tak naprawdę najważniejsze. A dalej tam będziemy się martwić za jakiś czas. Tu są punkty życia 8%, więc już fajna runa, ale nas nie interesuje. Tu jest jakiś chemik, dobra, do 600, bo my jeszcze tutaj musimy się pobawić przecież tymi runami. Teraz mi się przypomniało. To powiedzmy do 600, no jeżeli nie wyleci żadna broń, to trudno, no ten mag mi się wydaje, że i tak robi najmniej, jeżeli chodzi o walki. Dobra, tutaj musimy zrobić miejsce na klejnot w ten sposób, tutaj musimy zrobić miejsce na klejnot w ten sposób. Robimy to tak, robimy to... No, znowu mi się klikło. Aha, ja już to podmieniłem, dobra. I teraz tak, to możemy sprzedać bez problemu, to możemy dać do kociołka. I teraz ten pierścionek ma premię do złota 24, więc nas nie interesuje, możemy sobie odzyskać klejnot.
I my tutaj jeszcze te buty nas interesują. To są punkty życia 5%, więc jak najbardziej sobie je zamienimy. Tak, potem sobie odzyskamy klejnot. Tak, dobra, w ten sposób. I okej, co tutaj dalej nas interesuje? Jeszcze musimy sobie zrobić... Punkty życia są dobrze, czyli musimy zrobić sobie na przykład w rękawicach PD 5%, czyli to będzie z tego pierścionka dokładnie. I teraz tutaj na przykład sobie damy jeszcze premię do złota, to będzie na przykład powiedzmy z tego paska w ten sposób. No i chyba tyle, tak? Bo premia do złota 25, tu 27, czyli łącznie 50. No i te dwa nam dają 5%, oprócz tego punkty życia 15, więc jest git. Dobra, teraz możemy to posprzedawać, zawsze to mi się troszkę miejsca w ekwipunku zwolni. I jest dobrze, tylko teraz zaczarować przede wszystkim. Zaczarujemy tak naprawdę no teraz już wszystko, bo wszystko mamy w jednym secie, oprócz tutaj amuletu. Także czary, pyk, pyk, pyk. I lecimy tu. Tutaj broń mu zmienialiśmy. Ten miał niezaczarowaną broń, nie wiem czemu. No ale to nieistotne, temu zaczarujemy. I wszystko jest chyba dobrze. Tylko teraz tak, musimy poulepszać sobie. Broń damy razy 10. Chyba chociaż nie, poczekajcie, nie będziemy się rozpędzać. Na razie damy razy 8, bo tutaj te ulepszenia to też w cały świat często idzie. Itemki sobie poulepszamy razy 7. Zobaczymy, ile nam tych surowców zostanie. Tak wiecie, na spokojnie, żeby się nie okazało, że na jakiś itemek nie będziemy mieli w ogóle surowcy. To tak powiedzmy nauczeni doświadczeniem, jeżeli chodzi o przebieranie. Razy 7 pyk, razy 7 pyk i tutaj razy 7 pyk. Dobra, w ten sposób wszystko mamy razy 7. Aha, to mi się razy 8, to razy 6. No to ciekawe, standardowo to razy 7, razy 7, razy 7. Ok, broń sobie damy razy 10, czy razy 9, czy razy 8. Nie no, może razy 9, spróbujemy tą broń. No i tutaj już mi w sumie za wiele surowców nie zostanie. Powiedzmy, że te poulepszamy razy 8. No i teraz już jakiś czas się nie będę przebierał, tak mi się przynajmniej wydaje, więc jeszcze sobie powiedzmy broń dobiję do razy 10, a chyba tą resztę do razy 8, żeby to jakoś ładnie wyglądało. No ale na razie i tak nie mam surowcy za wiele, jak sami widzicie. Dobra, i teraz co? Teraz musimy sobie... ładujemy w zręczność tylko i wyłącznie, więc tego golda, co tam miałem odłożonego na przebranie, sobie ładujemy w zręczność. No i nam pękło 20 tysięcy zręczności, więc bardzo fajnie. Golda już nie mamy, wszystko jest zaczarowane. Ok, 22 minuta, możemy tutaj spróbować ten portal machnąć. O, co ciekawe, odrodziliśmy się, ale za wiele mu tu nie zabraliśmy. Znowu się odrodziliśmy drugi raz. Ok, no spoko, wiadomo, że dużo mu tu nie zrobimy. Chociaż te krytyki ładne lecą. Jakby teraz same takie duże kryty. On tu w ogóle unika, to jest wojownik, a unika. Ciekawa sprawa. Znowu się odrodziliśmy. Ej, to my zrobimy ten portal na raz może. Tylko, że on tu unika. Dobra. Oj, no i szkoda, nie było krytyka. I teraz jest krytyk. Dobra. Portal na raz. 4-8, więc super. No i co? No spróbujemy tego Luciusza przede wszystkim. On już tutaj powinien zejść dosyć gładko, powiedzmy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam taką nadzieję, że właśnie dosyć szybko, no bo jeszcze ten Esteros bym chciał popróbować. To są tak naprawdę dwie rzeczy, które dzisiaj bym spróbował sobie tutaj popchnąć. 20 milionów, tam było 10 milionów, no mamy o wiele lepszą broń, z o wiele lepszym rozrzutem. No i generalnie statystyki nam się podniosły, no na każdym itemku około 30 statystyk, więc to nie jest wcale mało. Także no on tu powinien o wiele szybciej nam paść, tak czy siak. Co prawda sąd tam ma więcej zręczności o wiele, więc on te buły na pewno mocniejsze walił. No tam jaka bliska próba. No ale też ma mniej HP, więc powiedzmy tam jedną bułę jakąś od niego może mniej powinien ustać w teorii. No ale zobaczymy, zobaczymy, może się uda. Powiedzmy do 300 i potem 150 na Esteros, może ten Esteros padnie, może nie padnie. I tyle, no dzisiaj tak lożki delikatnie, jeszcze tutaj do tych lochów wrócimy, dobra, padło świetnie i mamy jakąś broń, minus 10 co prawda, za 10 milionów, ale może akurat by wypadła dla maga, dokładnie, ile mu tutaj da, plus 18, więc całkiem nieźle, runka też całkiem spoko, ale to mu już jutro mu podmienię, czy tam za parę dni powiedzmy, na razie nie będziemy tego robić, bo i tak chyba dzisiaj w mroku nie będziemy nic klikać, bo w mroku jest, są same bloki, nie, ewentualnie tornado, no ale tutaj towarzysze nie są potrzebni, dobra, hemoridor, nie, no ten Esteros jeszcze spróbujemy sobie tutaj pokonać, może się uda.
a jeżeli nie, no to trudno. No my tu musimy liczyć na kilka odrodzeń, jakby nie było. Zwiadowcą no to są uniki, więc wydaje mi się, że zwiadowcą to będzie prostsze o wiele do zrobienia. No ale może by się udało, no tak do połowy mu schodzimy. Przed tym przebraniem no to nie było szans, bo mu tu zaledwie ćwiartkę zabieraliśmy. Zresztą kto oglądał poprzedni odcinek, ten wie. A tutaj może by to jakoś poszło. No ale zobaczymy. Dobra, no do powiedzmy 100 na niego. Jeżeli się uda, to się uda. Jeżeli nie, to nie. I będziemy kończyć ten odcinek. I tak chodziło mi głównie o to, żeby tutaj się przebrać, bo i tak dzisiaj nie mam za wiele czasu, więc chciałem się po prostu przebrać, bo jest niedziela, żeby ten Epic Ski Weekend jeszcze wykorzystać. No bo potem czekać miesiąc, no to mi się tu średnio widziało. Biorąc pod uwagę, że te itemki mi właśnie dawały, jak sami widzieliście, dosyć sporo. Nawet broń, którą tam wymieniłem, nie wiem, 4 dni temu, 5 dni temu, dobra, padł, świetnie. Jesteśmy w domu, powiedzmy, że obejrzymy sobie najpierw tego Luciusza, żeby już tutaj mieć z głowy. No to tak jak myślałem, no mocne kryty z naszej strony i on praktycznie w ogóle krytów nam nie bije. No to standardowa walka z magiem, tu trzeba tymi krytami oszukiwać, powiedzmy, bo w sensie no oszukiwać czystymi obrażeniami, no bo jednak odrodzić się nie odrodzimy. No i teraz wzgardliwy Ramsay, zobaczymy. Pierwsze odrodzonko, zobaczcie, zbiliśmy mu tak malutko. Drugie odrodzonko, troszkę więcej, ale też szału nie ma. Trzecie odrodzonko, no też nieźle, ale zobaczcie, no już tutaj z naszej strony mocne kryty idą. No i dobra, i tu go zabiliśmy, no to 3 odrodzenia, to wcale nie było tak dużo. No ale okej, tu coś mamy na wszystkie cechy też za 10 milionów, więc spoko. Możemy sobie to dać w ten sposób. I dobra, no i jeszcze mamy trochę grzybów. Nie wiem, czy ten level dobijemy. W sumie to moglibyśmy spróbować, wiecie, bo ona już tutaj się prosi, kurde, od dawna, żeby ją pokonać. Jakby jakieś krytyki siadły, to ona już powinna paść. Tam 4 miliony, 6 milionów, no sami widzicie. Jakąś walkę możemy tu puścimy. No jest krytyk z naszej strony, kolejny krytyk, no i ona krytyk. Nie wiem, czy my ustajemy dwa ciosy. Chyba nie. Chyba nie, ale czy my jesteśmy w stanie jej dać takie obrażenia, żeby ona padła na dwa od nas? Nie jestem pewien. To muszą być na pewno dwa krytyki z wysokiej półki. Kurde, teraz był dosyć ładny ten pierwszy. Ten taki sobie, ale 15 to my jej chyba nie walniemy. Tak jak jej zostanie 12 po pierwszym ciosie, to jest szansa duża. Dobra, no tu nieważne. Też nieważne, no walnij krytykiem, dobra, ładnie. No i 7, czemu drugi krytyk taki słaby? To też mnie zawsze bawi. Tu dwa kryty, ale tragiczne. Dobra, tu jest dosyć fajny krytyk, no ale my schodzimy na raz. 6 milionów, kurde, pierwszy nie był krytyk i tak dużo jej zabraliśmy. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Tutaj, tu znowu, co jest? No to dobra, no ona powinna być do zrobienia, no tak mi się wydaje. Skoro my pierwszy dajemy cios niekrytyczny, a i tak jej zbijamy dosyć sporo, to ona w teorii powinna być do zrobienia. Chyba, że tam jakiś błąd wizualny był, czego się można w sumie spodziewać. No ale popróbujmy, bo ona, tak jak mówię, no powinniśmy ją zabić. Tylko, że ona zbytnio nie chce. Na 300 milionów expa piechotą nie chodzi, no mówię, za to tornado się nie biorę, bo nie mam tam miejsca w ekwipunku, żeby itemki znowu gromadzić. W sensie trochę mam teraz, jak sobie zwolniłem, ale no i tak szału nie ma. No ale zobaczcie, że ja tutaj chciałem właśnie te główne lochy coś popróbować. No fajnie, że tam 900 tysięcy jej zostało, no nie, dlaczego? Dlaczego tak malutko? No to jest, ona jest strasznie mocna, jeżeli chodzi o obrażenia, ale tu myślę, że ją powinniśmy docisnąć. No a jak nie dzisiaj, no to następny weekend to jest weekend Golda. Po weekendzie Golda już ona na pewno padnie. Także dobra, no musimy uzbroić się w cierpliwość. Chciałem jeszcze ten level dobić, ale trudno, nie udało się. Dobra, to by było chyba na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Przebraliśmy się, mamy wszystkie nowe itemki. Tu możemy jakiś item w ogóle jeszcze ulepszyć, nie zauważyłem tego wcześniej. Ale to nieistotne. Tu mamy same epiki. Powiedzmy na górze, zawsze to coś tam będzie do kibla. One mają w sumie, o, to jest warte 20 milionów. No to chętnie sobie w ten sposób podziałamy. Tu w ogóle wszystko widzę, że jest po 10. No ale dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dodamy sobie jeszcze statystyki, troszeczkę zręczności w statystyczkę. I tyle, ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwonem. Wbijajcie na Discord dla widzów w przypiętym komentarzu albo w opisie. No i co, zostawcie jakiś tam komentarz. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.